Marcin Bąk. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na program Wolne Głosy. A moimi Państwa gościem w tej części Wolnych Głosów jest dr Jacek Raubo, Defense 24. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Defense, czyli obrona, będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, z wojną, która wisi gdzieś nad Europą, być może. Ta sytuacja jest taka trochę dynamiczna. Ciągle trwają spotkania, negocjacje między Antonym Blinkenem a Siergiejem Ławrowem, chociaż strona amerykańska mówi, że to nie są negocjacje. I może właśnie przy tym stwierdzeniu się zatrzymajmy. To w takim razie, co to jest? Czemu te rozmowy mają służyć? Do czego mają doprowadzić? Panie redaktorze, chyba czyta pan redaktor w moich myślach, dlatego że ja już przygotowałem komentarz, w którym właśnie wskazuję, że nie powinniśmy w ogóle tych roszczeń rosyjskich traktować jako elementu negocjacji, dlatego że negocjacje wskazują, iż strony mają jakieś w pewnym sensie równoprawne możliwości wskazywania na elementy, które później służą w dojściu do konsensusu. Tutaj powiedzmy sobie wprost, Rosja rości sobie szereg, coraz dłuższy szereg wniosków wobec NATO, nie wskazując niczego po swojej stronie, jeśli chodzi o kwestię podstawową, czyli to, że to Rosjanie dzisiaj zmienili zasady użycia siły w Europie, siły militarnej, ale też chociażby siły w aspekcie wymuszania działań politycznych, więc w żadnym razie nie uważam, że mamy do czynienia z negocjacjami. Słyszymy raz po raz kolejne bezpodstawne, często wręcz fantastyczne, bazujące na jakiejś takiej politycznej wizji, nie wiem, odległej galaktyki, roszczenia rosyjskie, i one coraz szerzej zataczają swój krąg, dlatego że najpierw mowa była przecież o Ukrainie, Gruzji, potem o flance wschodniej, teraz Rosjanie wskazują na Rumunię, Bułgarię. Za chwilę tak naprawdę jeszcze możemy odczytywać, że kwestia zablokowania procedur akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego wszystkim poza tak naprawdę istniejącymi państwami, to jest też uderzenie do chociażby flanki północnej, gdzie potencjalne państwa, które w przyszłości, jeżeli by podjęły taką decyzję polityczną, mogłyby wejść, czyli Finlandia i Szwecja. To jest wręcz trochę abstrakcyjne dla nas, jak Rosja właśnie rości sobie prawo do samodzielnego kształtowania charakterystyki tego architektury bezpieczeństwa w Europie. Korzysta chyba ze starych nauk sięgających jeszcze czasów Karla von Clausewitz. Ten, kto ma siłę, ten używa tej siły do dyktowania warunków. Nawet jeśli nie używa jej wprost, tylko samą grozę siły. Powiedział pan doktor, że Rosja tutaj nie wykazuje żadnej gotowości do ustępstwa. Przy negocjacjach zawsze jest pewien obszar tego, z czego możemy ustąpić. Obszar kompromisu. Ale w pewien sposób Rosjanie dają taki sygnał do kompromisu. Dzisiaj, jak słuchałem fragmentu wypowiedzi Siergieja Ławrowa, on tam powiedział coś takiego, że Rosja nikomu nie grozi. To tylko reżim, tutaj cytuję jego słowa, reżim ukraiński grozi rosyjskojęzycznym obywatelom swojego państwa. Rosja nikomu nie grozi i jest taki komunikat, przynajmniej ja to tak odczytuję, że my mamy zgromadzone oddziały wojskowe w dużej ilości nad granicą Ukrainy. Spełnijcie nasze warunki, to wtedy my wycofamy te oddziały i nie użyjemy siły. Tak? Także ich margines negocjacyjny to jest nie użyjemy siły przeciwko Ukrainie. Kto wie, może przeciwko komuś innemu. Tak to przynajmniej może sprawiać takie wrażenie. Przede wszystkim Rosja traktuje siłę militarną w standardach sobie dobrze znanych. To, co pan redaktor tutaj podkreślał, czyli kwestia takiego wymuszania. Wydawało się, że tego typu elementy w relacjach, przynajmniej wewnątrz Europy, odeszły w niepamięć. Przynajmniej wydawało się tym, którzy optymistycznie patrzyli na rzeczywistość wokół nas. Niestety stara zasada polegająca na tym, że należy rozszerzać system obrony kolektywnej i włączać w to elementy odstraszania i obrony, pokazuje dzisiaj, w jak dobrej i komfortowej sytuacji znaleźliśmy się, podejmując olbrzymi wysiłek społeczeństwa, władz oraz sił zbrojnych, i weszliśmy w 1999 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Też się wydawało, tutaj tak warto nadmienić, że wchodzimy do trochę takiego klubu dyskusyjnego, bo po co tyle starań, to wiadomo, symbolika odejścia od żelaznej kurtyny w
Europie, zmiana tutaj pewnego dogmatu historycznego, no ale dzisiaj widzimy w praktyce, tamta decyzja no, oznaczała naprawdę zmianę jakościową dla naszego bezpieczeństwa tu i teraz w takim wymiarze prawdziwym, czyli ostraszanie obrony. Ale niewątpliwie Rosjanie widzą tylko i wyłącznie margines negocjacji tam, gdzie osiągnęliby realne sukcesy w zakresie swojej polityki. Zauważmy, że Rosja jest powodem no, chociażby erozji systemu gwarancji europejskich, jeśli chodzi o siły konwencjonalne, traktat CFE, jeśli chodzi o traktat INF, czyli traktat dotyczący pocisków rakietowych. To nie jest tak, że my dzisiaj, załóżmy, gwarantując Rosji po naszej stronie jakiekolwiek ustępstwa, jesteśmy w sobie w stanie wyobrazić, że za chwilę tak naprawdę Rosja prawnie nie sięgnie do metod wojskowych. Zwróćmy uwagę, że w 2008, potem w 2009, jakbyśmy patrzyli na relacje międzynarodowe, no to też mogliśmy gdzieś tam przecierać oczy ze zdumienia. No był 2014 rok, no i na szczęście w 2014 roku, gdzie mieliśmy rzeczywiście kryzys, bo to, co dzisiaj mamy, to moim zdaniem jest jeszcze sytuacja kryzysowa, to nie jest pełnoprawny kryzys, ale wówczas w 2014 roku doszło do kryzysu i dochodzi do zmian jakościowych w całości systemu bezpieczeństwa europejskiego. Musimy się do tego dostosowywać, ale tym bardziej wydaje mi się, że dzisiaj doceniamy te decyzje, które podjęto w ramach konsensusu wewnątrz naszego kraju, jeśli chodzi o kwestie starania się o akcesję do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Stąd też Polska powinna być chyba jednym z najważniejszych nie tylko przykładów w zakresie potrzeby posiadania przez NATO tutaj tej polityki otwartych drzwi, ale również dla tych państw, które myślą, wahają się, czy też ich społeczeństwa się wahają w zakresie podjęcia no, skomplikowanego procesu, no powinniśmy być również pewnym obrońcą tej zasady i również wielkim sojusznikiem. Dlatego cieszę się, że wielokrotnie Polska stawała tak naprawdę jako ważny głos tutaj w obronie takiego wyjścia NATO poza pewien schemat myślenia, który chce narzucić Rosja. Bo z jednej strony Rosjanie, proszę zwrócić uwagę, no, mówią o NATO dość pogardliwie, no, wyśmiewając się często z NATO, chociażby w zakresie wzmacniania naszej obecności na flance wschodniej, ale jednocześnie między tutaj wierszami no, słyszymy, że no, nie chcieliby systemu natowskiej, tutaj natowskiego wsparcia. Są niekomfortowo, się czują, jak to podkreśla się wielokrotnie, jeżeli NATO rozwija swoje normalne zdolności obronne i odstraszania, bo pan redaktor na samym początku tutaj raczył powiedzieć o obronie, ale zauważmy, że NATO to również odstraszanie, więc my dzisiaj musimy po prostu dowartościować ten model, który przyjęliśmy, czyli model systemu obrony kolektywnej, no i oczywiście wypracować jakąś formę relacji wobec gróźb, które są wysuwane, no niestety wobec państwa, które znajduje się poza systemem obrony kolektywnej, a więc nie obejmuje tutaj ta kwestia gwarancji Traktatu Północnoatlantyckiego, mówię o Ukrainie, ale nie możemy opuścić Ukrainy w tak trudnym momencie. Wspominał pan doktor kilkakrotnie o dużym wysiłku naszego państwa, naszego społeczeństwa, z jakim udało się osiągnąć członkostwo w Pakcie Północnoatlantyckim. Nie było wcale takiej jednomyślności w latach 90. Tak jak zresztą pan wspominał. Tak? Po co NATO? Po co członkostwo w NATO? Rozpadł się świat dwubiegunowy. No teraz się okazuje, że to NATO jednak pewien sens miało i ma. Natomiast moje pytanie... Panie doktorze, tak? Jeżeli mogę jedno słowo tutaj wtrącić. Niestety do nas należy dzisiaj rola ponownie tłumaczących rzeczywistość właśnie przez pryzmat efektywności NATO, bo proszę zauważyć, że w debacie o bezpieczeństwie, debacie o architekturze bezpieczeństwa europejskiego, również w Polsce pojawiają się głosy, które mówią tak, no NATO jest nieefektywne, bo tylko i wyłącznie... Armia Europejska. Tak, to jest coraz albo częściej... jakieś konstrukcje samodzielne. No to jest, albo Armia Europejska. Coraz silniej jest lansowany model Armii Europejskiej, czyli wyjście zupełnie z modelu NATO, wypchnięcie Stanów Zjednoczonych poza Europę, a budowanie w to miejsce jakiejś Armii Europejskiej. Ale ja chciałbym o co innego spytać. Wątek Armii Europejskiej być może nam się pojawi w tej rozmowie. Natomiast chodzi mi o ocenę pana doktora naszej klasy
politycznej pod kątem zdolności do podania sobie rąk ponad podziałami w sytuacji właśnie trudnej, przedkryzysowej albo już kryzysowej. Czy nasi politycy są zdolni do zakopania toporów wojennych i działania dla dobra państwa, dla dobra narodu? No i ja miałem w ostatnich dniach kilka rozmów z przedstawicielami różnych partii politycznych i przynajmniej w deklaracjach taka gotowość była wyrażana. No ale to są tylko odczucia po rozmowie z kilkoma politykami różnych partii. A jak to wygląda w rzeczywistości? Pan redaktor ma tutaj przewagę nade mną, dlatego że ja mogę tylko obserwować kwestie z zewnątrz, nie prowadząc, tak jak pan redaktor wspomniał, rozmów bezpośrednio z kluczowymi politykami. Aczkolwiek wydaje mi się, że nawet przy tej mocnej polaryzacji w zakresie polskiej polityki, która jest obserwowana, tak, nie ma co ukrywać, nie żyjemy tak naprawdę poza tym wizją dzisiejszej rzeczywistości, da się moim zdaniem osiągnąć konsensus, dlatego że zagrożenie zewnętrzne, a przede wszystkim element oddziaływania na nasze bezpieczeństwo przez tak ważne państwo jak Rosja, będzie motywowało moim zdaniem do możliwości wypracowania pewnych zasad wspólnych. Dlatego, że jeszcze jeden czynnik tu jest moim zdaniem kluczowy w myśleniu politycznym i powinien być. To jest to, iż dzisiaj Federacja Rosyjska, eskalując swoje żądania wobec NATO, czy też wobec przestrzeni transatlantyckiej szerzej pojmowanej, bo to też nie tylko bezpieczeństwo samych państw natowskich, ale tak jak powiedziałem, również państw znajdujących się poza NATO, nastaje na pewne elementy długofalowe, długoterminowe, więc tak naprawdę obejmujące nie tylko jeden cykl wyborczy, nawet nie tylko dwa cykle wyborcze. Więc w moim odczuciu dzisiaj, jeżeli byśmy spojrzeli na polskich polityków, niezależnie czy z frakcji rządzącej, czy z frakcji opozycyjnej, każdy z nich, bo każda partia chce przejąć władzę i kreować rzeczywistość, musi brać pod uwagę, że mamy ten czynnik zagrażający bezpieczeństwu wewnętrznemu poprzez oczywiście destabilizację bezpieczeństwa w Europie. Więc jeżeli miałbym tutaj gdzieś szukać optymizmu, to rzeczywiście w takiej refleksji przede wszystkim i pragmatycznej, ale również i strategicznej, jeśli chodzi o obserwację tego, że to nie jest tylko i wyłącznie chwila. Zwróćmy uwagę, że chociażby kwestia bezpieczeństwa granic, które niestety wywołały olbrzymie emocje polityczne. Tak? Tutaj ta polityzacja pewnych elementów bezpieczeństwa granic została bardzo silnie zauważona i to między innymi chyba dlatego Białoruś tak mocno skoncentrowała się właśnie na wymiarze naszej granicy. Ale proszę zauważyć, że ten problem granicy, tej presji migracyjnej, zagrożeń pod progiem wojny, to nie jest tylko i wyłącznie kilka miesięcy. Już dzisiaj wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że standard ochrony granicy polsko-białoruskiej musi ulec gwałtownej zmianie, dlatego że takie narzędzia mogą się pojawić, albo mogą się pojawić również inne narzędzia, chociażby znane z relacji estońsko-rosyjskich na granicy. My musimy być do tego przygotowani. Więc jeśli chodzi o ten czynnik właśnie wojskowy, wydaje mi się, że jego siła i znaczenia, przede wszystkim wizja tego, że niezależnie jaką konstrukcję europejską tutaj akceptujemy, to i tak pewnym elementem destabilizującym jest Rosja, będzie budowała ten konsensus. Czyli możemy przynajmniej liczyć na zgodę u nas w kraju różnych sił politycznych, gdyby sytuacja bardziej zmierzała w stronę jeszcze większego kryzysu, przybrała już formę prawdziwego kryzysu czy wręcz wojny jakiejś. Natomiast czy na taką zgodę możemy liczyć, jeśli chodzi o elity polityczne zachodniej Europy? Tutaj pojawia się już dużo więcej pytań, bo z jednej strony deklaracje polityków zachodnioeuropejskich, niemieckich, francuskich są takie, że można by oczekiwać jednolitego działania, a z drugiej wiemy, że istnieją siły, szczególnie w Niemczech, ale także we Francji, którym się doskonale z Rosją żyje, współpracuje, robi wspólne interesy i które niekoniecznie byłyby za tym, żeby stawiać taką twardą tamę rosyjskim działaniom. Podaje się ten przykład nieprzepuszczenia samolotu z bronią brytyjskiego nad terytorium Niemiec. Tam podobno chodziło to o kwestie formalne, bardzo, bardzo długie formalności trzeba by było załatwiać, żeby Niemcy puścili ten samolot. Ale mamy co jakiś czas takie sygnały, że być może stary schemat bismarckowski nie byłby tak do końca niemile widziany w Niemczech.
To tutaj zacznę, pozwolę sobie zacząć trochę od końca, dlatego że właśnie ten format natowski gwarantuje nam o wiele lepszą perspektywę, albowiem w formacie natowskim mamy Amerykanów, mamy Kanadyjczyków, mamy Brytyjczyków. Niewątpliwie gdyby tylko i wyłącznie zależało to od formatu europejskiego, no nasze państwa tego regionu znalazłyby się w wysoce skomplikowanej sytuacji. Już nawet nie chodzi tylko o samą Ukrainę, ale o przestrzeń bezpieczeństwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej, bo tutaj wprost trzeba powiedzieć, że Niemcy no, grają na tej zasadzie, na której skonstruowali sobie chociażby relacje energetyczne z Rosją. No, Polska, ale też inne państwa ostrzegały administracje kolejne kanclerskie w Niemczech, że jakiekolwiek formaty kooperacji, jak to Niemcy mówili, biznesowej z Rosją, to jest tak naprawdę blokowanie swojej elastycznej formy polityki w przyszłości, bo Rosja będzie wykorzystywała presję gazową. No i to widzimy dzisiaj, to jest żadne zaskoczenie chyba w Polsce, to tym bardziej no, nikt, nazwijmy to, no, nie został zszokowany tym faktem, ale z drugiej strony pamiętajmy też o innym elemencie. No, niestety Rosjanie bardzo dobrze zmapowali pewne elementy elit politycznych. To trzeba też zauważyć, że to nie jest kwestia dzisiejsza. Kupowanie sobie polityków, byłych polityków oczywiście, ale posiadających nadal znaczną przestrzeń do kooperacji z obecnymi. Istotna kwestia, ale ja bym też nie był tak pesymistycznie nastawiony, dlatego że zwróćmy uwagę na przykład na kwestię Francji. Francja doświadczyła, obecny prezydent Emmanuel Macron doświadczył tego, czym jest presja informacyjna, jeśli chodzi o działania zakulisowe w kampanii wyborczej. Francuzi mówią to wprost. Z drugiej strony Francuzi są państwem o wysokim stopniu pewnej niezależności energetycznej, jeśli chodzi o kwestię inwestowania, bardzo dobrego inwestowania w energię atomową. No i po trzecie jeszcze, tutaj warto dodać, Francuzi też widzą, co Rosjanie no, tworzą w przestrzeni ich aktywności w Afryce. Więc jeżeli patrzymy na Paryż i Berlin, to niewątpliwie w przypadku polityki francuskiej moim zdaniem jest więcej do ugrania dzisiaj, jeśli chodzi o nasz interes, no chociażby te deklaracje francuskie, jeśli chodzi o kwestię wzmacniania obecności wojskowej w Rumunii. To jest też kwestia francuskiej obecności na dużych manewrach wojskowych, które są zapowiedziane razem z Amerykanami oraz marynarką tutaj Republiki Włoskiej w basenie Morza Śródziemnego. Francuzi po prostu, moim zdaniem, nie powinni być stereotypowo dzisiaj tak definiowani, bo mają silne głosy prorosyjskie. Tego też nie powinniśmy ukrywać. Świat nie jest czarny i biały tylko i wyłącznie, ale z drugiej strony obecna administracja, czy też tak naprawdę instytucje francuskie doświadczyły, czym jest rosyjska presja i wydaje mi się, że nasz interes może być o wiele lepszy, oczywiście interes bezpieczeństwa wspólny, bo tutaj może mniej tak podchodźmy, że jakiś jest polski interes. No, jeżeli ktoś używa... No, o polskim interesie powinniśmy pamiętać w pierwszej kolejności. To jest, wydaje mi się, dla mnie naturalne. Tak, ale polski interes dzisiaj to jest bezpieczeństwo takich państw również jak chociażby Ukraina, bo jeżeli ktoś użyje wobec siły wobec Ukrainy w Europie, to też nasz interes bezpieczeństwa, bo złamano pewne zasady, tak? Więc wydaje mi się, że dla nas interesem jest dzisiaj na przykład widzenie NATO w perspektywie 360 stopni, a więc możliwość pewnego systemu również konsensusu wewnątrz natowskiego. Niewątpliwie gorsza sytuacja jest jednak z Republiką Federalną Niemiec. No tutaj chapeau wobec wszystkich dyplomatów, którzy muszą pracować, abyśmy tą spoistość zachodu, umownego zachodu, czy to w formacie natowskim, czy w formacie unijnym, utrzymali, bo to naprawdę jest bardzo problematyczne współcześnie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wypowiedź na te niezwykle ważne, komentowane w tej chwili dziękuję tematy. Doktor Jacek Raubo był moim i państwa gościem. A u nas kolejny gość już za chwilę, wujek Samozło.